Cześć wszystkim, jestem Maja i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj, moi drodzy, będzie film, którego tak właściwie nie do końca planowałam robić. Oczywiście zrobimy to co zwykle, czyli segment książkowy, bo bardzo chcę Wam opowiedzieć o książce Oświadczyny Tasminy Perry, bo tak właściwie przez nią pewna część dzisiejszego dnia troszkę się zawaliła, ale było warto, pod tym względem było warto, ponieważ zaczęłam czytać tę książkę wczoraj, kładąc się spać. I po pierwszych 5 rozdziałach wiedziałam, że nie odłożę jej, dopóki nie skończę. No i skończyłam, moi drodzy, o jakieś 4 nad ranem. Więc jak już zapewne doskonale możecie się domyślić, dzisiaj był dzień, w którym zaspałam, a właściwie jest dzień, w którym zaspałam, bo on jeszcze się nie skończył, jeszcze wszystko się może zdarzyć i naprawić trochę. I w związku z tym, że ja naprawdę bardzo się wzbraniam, żeby z tego filmu nie zrobić mojego jednego wielkiego narzekania na dzisiejszy dzień, to umówmy się tak, że tylko pokrótce Wam powiem, że poza tym, że zaspałam, mam problem z pewną paczką, która jest bardzo ważną paczką i niestety jeszcze jej u mnie dzisiaj nie ma i prawdopodobnie najszybciej będzie dopiero w poniedziałek, jest to problematyczne niestety. Poza tym pojawiło się także kilka komplikacji w związku z moją pracą i w związku z powrotem, moim powrotem z Warszawy do domu na święta, ale to wszystko da się naprawić jeszcze i naprostować, liczę na to bardzo mocno. No i oczywiście tego zabraknąć nie mogło, czyli są też pewne komplikacje sprzętowe w związku z live'em, który bardzo chciałabym, aby odbył się w tę sobotę. Jeżeli się odbędzie, to na pewno będziecie o tym poinformowani. Natomiast doszłam do wniosku, że tak właściwie to nie ma co się denerwować i załamywać, bo przecież mogę sobie nadal usiąść, nagrać dla Was film, opowiedzieć Wam o naprawdę fantastycznej książce i jeszcze przy okazji tak Was bym bardzo chciała poprosić, żebyście napisali mi w komentarzu jedną miłą rzecz, która Wam się dzisiaj przytrafiła, żebym wiedziała, że to wszystko, co złego dzieje się mi, to jest jakoś wyrównane w świecie i że Wam dzieje się coś dobrego. Mam nadzieję, że mieliście naprawdę dobry dzień. Dajcie mi znać w komentarzu, bo to zdecydowanie da mi trochę motywacji do dalszego działania i walczenia z tymi wszystkimi przeciwnościami losu dzisiejszymi. Poza tym, jeżeli chcecie troszkę tak mi poprawić humor, to łapka w górę pewnie pomoże i subskrypcja, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie też, żeby zaznaczać dzwoneczki, bo wtedy macie powiadomienia o najnowszych filmach, ale jeżeli chcecie takie bieżące powiadomienia o moich filmach, to po prostu śledźcie Snapchata czy tam Instagrama, bo ja tam zawsze informuję o jakichś nowościach, które się pojawiają. A teraz może nie przedłużajmy, przejdźmy do tego, co lubię robić najbardziej, czyli do opowiadania Wam o książce, która jest naprawdę godna opowiadania. Więc moi drodzy, oto książka, przez którą zaspałam i przez którą dzisiaj czuję się troszkę jak zombie, ale jak już mówiłam, było warto. Oświadczyny Tasminy Perry. I już na samym początku chciałabym bardzo gorąco podziękować wydawnictwu Kobiecemu za przesłanie mi egzemplarza tej książki, ponieważ ona dotarła do mnie w takiej właśnie bardzo dużej paczce od wydawnictwa Kobiecego. I zdecydowanie polecam zarwanie dla niej nocy, ale dlaczego? No to moi drodzy, zacznijmy naszą książkową opowieść. O świadczynach wszystko zaczyna się w 2012 roku, kiedy to niespełna 30-letnia Amy, która jest tancerką, mieszka w Londynie, ale tak właściwie pochodzi z Nowego Jorku, ponieważ jest rodowitą Amerykanką, wybiera się na pewien bal, chyba można nazwać to balem, gdzie czeka na nią jej ukochany chłopak, który według przyjaciół z pracy powinien jej się na tym balu oświadczyć. I moi drodzy, no jednak sytuacja kończy się trochę inaczej, niżeli przewidywali to przyjaciele Amy. Nie powiem Wam do końca jak, ale jest smutno i bardzo niefajnie. No i w momencie załamania Amy za namową przyjaciółki dochodzi do wniosku, że chciałaby spędzić święta, które tak naprawdę są już za kilka dni, ze swoją rodziną w Nowym Jorku, tylko za bardzo nie ma pieniędzy na podróż. No i w tym momencie wydarza się niemały cud, ponieważ dziewczyna natrafia na ogłoszenie w gazecie, w którym starsza pani poszukuje towarzyszki podróży właśnie do Nowego Jorku. Dziewczyna następnego dnia spotyka się z 70-letnią Georgią, gdzie wspólnie dochodzą do wniosku, że tak, to one razem we dwie polecą do Nowego Jorku. I teraz może kilka słów o Georgii, bo bez niej tej powieści by po prostu nie było. Więc moi drodzy, Georgia jest prawdziwą damą z iście intrygującą przeszłością. Jest naprawdę bardzo ważną postacią w świecie wydawniczym i mimo, że jako nastolatka pragnęła być pisarką, to jej życie potoczyło się nieco inaczej i właśnie to w branży wydawniczej osiągnęła
niesamowitą karierę i zrobiła, dokonała niesamowitych rzeczy. Jeżeli natomiast chodzi o karierę Amy, to dziewczyna pracuje jako kelnerka, plus jest tancerką, tyle tylko, że jakiś czas wcześniej nabawiła się kontuzji, która pokrzyżowała wiele jej planów. Wczoraj wieczorem poczułam naprawdę wielką chęć sięgnięcia po jakąś dobrą książkę i przejrzałam na półce wszystkie tytuły, które mam nieprzeczytane i kiedy wyciągnęłam oświadczyny. I zobaczyłam z tyłu blerba Olgi z Wielkiego Buka. Wiedziałam, że musi paść właśnie na tę powieść, ponieważ Olga naprawdę nie poleca byle czego. Jeżeli gdzieś tylko widzę jej nazwisko, nazwę jej bloga, to od razu sięgam po to, bo no jeszcze nigdy się nie zawiodłam. I powiem wam, że oświadczyny mają w sobie kilka wyjątkowości. Po pierwsze, tak naprawdę akcja tej książki rozgrywa się na dwóch płaszczyznach czasowych. Pierwszą jest to, co dzieje się w 2012 roku podczas właśnie tego wyjazdu czterodniowego do Nowego Jorku. Natomiast druga płaszczyzna to rok 1958, czyli moment, w którym Georgia ma 18 lat i niedługo po zakończeniu nauki w prestiżowej szkole dla dziewcząt w Paryżu wraca do Londynu, gdzie ma zostać debiutantką, czyli po prostu ma zostać wprowadzona na salony arystokracji, tych wyższych sfer i tam poznać bogatego, cudownego męża, który zapewni jej dobrą przyszłość i dla którego ona będzie cudowną żoną, no bo do tego ją właśnie szkoła w Paryżu przygotowywała. Przyznam szczerze, że ja po prostu uwielbiam, kiedy akcja w książce jest rozrzucona na kilka płaszczyzn czasowych, ale prawda jest taka, że takowe rozwiązanie niesie ze sobą niemałe ryzyko, bo może zadziać się na przykład tak, że jedna płaszczyzna czasowa jest dużo gorsza od tej drugiej. Wtedy wiecie, na przykład mamy taką sytuację, w której połowa książki nam się nie podoba. Natomiast w tej powieści obie rzeczywistości, czyli ten Londyn debiutantek oraz zimowy Manhattan, to jest po prostu coś cudownego i cudownie się uzupełniają i dzięki temu tak naprawdę mamy tak pełny obraz życia Georgii, że to jest coś niesamowitego. I tyle się nagadałam o Georgii, że pewnie w tym momencie zastanawiacie się, co z Amy. Więc moi drodzy, Amy w tej książce nie brakuje. Pomiędzy nią a Georgią rodzi się naprawdę niesamowita relacja. Mimo że kobiety tak naprawdę mają różne narodowości, mimo że mają różne kariery, są wychowane w różnoraki sposób i mają totalnie rozbieżne charaktery, to są rzeczy, które je łączą. I to są rzeczy takie totalnie ponadczasowe, które łączą większość osób, czyli na przykład miłość. Przede wszystkim miłość. Mimo że słyszycie, że ta powieść jest poniekąd świąteczna, no bo mamy tak naprawdę okres Bożego Narodzenia i to w Nowym Jorku. Swoją drogą to jest kolejna książka, gdzie są święta w Nowym Jorku, gdzie jest Nowy Jork. I czy to jest jakiś przypadek? Czuję się trochę tak, jakby przez ostatni miesiąc książki po prostu wołały do mnie: Maja, Nowy Jork na ciebie czeka. Natomiast może wróćmy do tej mojej myśli, którą chciałam wam tutaj rozwinąć. To jest książka, w której mamy święta, ale ze wszystkich książek świątecznych, które ostatnio czytam, to jest najmniej książka o świętach mimo wszystko, bo dużo bardziej tutaj skupiamy się właśnie na tych dwóch głównych bohaterkach, ale przede wszystkim na ich miłościach, które no potrafią być totalnym rozczarowaniem, ale również potrafią dawać nadzieję i powiem wam tak szczerze, że mi ta książka dała bardzo, bardzo dużą nadzieję. Nawet jeżeli w pewnym stopniu moje życie miłosne bardzo, bardzo by się posypało w młodym wieku i zrobiłabym na przykład coś totalnie głupiego, co skreśliłoby moją szansę na miłość w pewnym sensie, tak naprawdę nie wszystko musi być skreślone, bo jak pokazuje przykład Georgii, miłość jest zaskakująca i piękna. I przede wszystkim miłość nie zapomina. Ale poza miłością w tej książce doświadczycie również wielu problemów z na przykład odnajdywaniem samego siebie, poszukiwaniem właściwej drogi dla własnego życia do tego, aby być szczęśliwym. Bo Amy naprawdę jest na takim etapie, na którym musi poukładać sobie wiele spraw w życiu. I przede wszystkim musi stać się pewniejsza siebie, bo to, co przeżyła z chłopakiem, no dość mocno podkopało jej pewność siebie i poczucie własnej wartości. Ale wiecie, na całe szczęście pojawiła się Georgia, która bardzo, bardzo, bardzo dziewczynie pomaga i tak jakby uczy ją życia. Ale też to nie jest tak, że Amy jest takim pasożytem żerującym na wiedzy o życiu Georgii. O nie, nie, nie. Te kobiety naprawdę nawzajem
uczą siebie nowych rzeczy i czerpią od siebie takie totalnie pozytywne emocje, pozytywne rzeczy. I piękne jest to, że takie dwie zbłąkane dusze się odnalazły i potrafiły sobie pomóc. Więc tak, Oświadczyny to książka o miłości, książka o szukaniu siebie, ale również książka o naprawdę wspaniałej relacji pomiędzy Amy i Georgią. Więc moi drodzy, jeżeli poszukujecie tego typu książki, która dodatkowo ma w sobie trochę świątecznego klimatu, to ja po prostu nie mogę zrobić niczego więcej, niż polecić Wam Oświadczyny Tasminy Perry, bo ta powieść po prostu chwyta za serce w nieprzeciętny sposób. Jeżeli chodzi o książkowy segment na dziś, to myślę, że w tym momencie skończę. Bardzo się cieszę, że w ostatnim czasie trafiam na tak dużo dobrych książek i że mam czas na czytanie tych książek. Ta przeprowadzka to była dobra decyzja. No i tak, poopowiadałam Wam sobie trochę o tej książce i powiem Wam, że humor się nieco poprawił, więc to chyba muszę robić za każdym razem, kiedy czuję się źle, mówić Wam o książkach, które są dobre. I znowu witam Was z tego miejsca, przepraszam za tak małą różnorodność kadrów i w ogóle wszystkiego w tym filmie. Natomiast, moi drodzy, no dzisiaj jest ten dzień, że po prostu postanowiłam, że nagram, zmontuję, wrzucę Wam film, poczytam komentarze, a potem pójdę spać, bo to chyba będzie najbezpieczniejsze dzisiaj. I tak sobie pomyślałam, że skoro już proszę Was o zostawianie jakichś miłych rzeczy w komentarzach dzisiaj, to ja też powiem coś miłego i moją miłą rzeczą, która mi się dzisiaj przytrafi, jeszcze się nie przytrafiła, jest to, że mam teraz turbo szybki internet i ten film prześle się w 10 minut i naprawdę kocham to w moim nowym internecie, że mogę dla Was robić totalnie dzienne filmy, bo tak naprawdę w momencie, kiedy ja to nagrywam, Wy wieczorem już to macie na kanale, to jest super. No i skoro dzisiejszy filmik jest taki pogadankowy, to zróbmy pewną ważną rzecz, o której niestety troszkę zapomniałam, przepraszam, ale jak widzicie, ja nie ogarniam rzeczywistości. Moi drodzy, konkurs ze screenami na aktywność, konkurs, w którym zwycięzca może sobie wybrać dowolną książkę z mojej biblioteczki. Następnie ja jadę do miasta tego zwycięzcy, gdzie wręczam mu książkę, którą sobie zażyczył. Więc to jest ten moment. Tutaj na ekranie pojawia Wam się teraz mail, na którym możecie wysyłać screeny aktywności, które robiliście dotychczas. I może, moi drodzy, umówmy się tak, żebyście Wy wysyłali mi te screeny tak no najpóźniej do 20 grudnia i tak jeszcze przed świętami dam znać, która osoba wygrała, z którą osobą się zobaczę. Oczywiście po świętach, żeby nie było jakichś tam problemów. Myślę, że ten okres pomiędzy świętami a Sylwestrem może być całkiem dobry na takie spotkanie, ale to już zobaczymy, ustalimy. I też bardzo bym prosiła, jeżeli będziecie wysyłali właśnie te wiadomości ze screenami, żebyście napisali swoje imię, wiek oraz miejscowość plus książkę, którą chcielibyście otrzymać, żeby to już było wszystko w jednym miejscu, bo później możemy naprawdę zrobić sobie niezłe zamieszanie. I tak, jeżeli nie wiecie, jakie książki na swojej biblioteczce mam, to odsyłam Was na przykład do tego filmu, który się tutaj pojawia w karcie. I moi drodzy, jeżeli chodzi o dzisiejszy film, to ja dziękuję bardzo. Przepraszam, że nie był on jakiś taki super ekstra, ale ten dzień jest przeciwko mnie naprawdę. I tak, raz jeszcze dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! I w ogóle kolejny film będzie dość ciekawy, bo będzie w nim taki gość specjalny, pewna moja bardzo dobra koleżanka tutaj z Warszawy wpada do mnie, więc czekajcie na to. I też sprawdzajcie na przykład tą kartę społeczność, która ostatnio pojawiła się na kanale, bo tam na pewno poinformuję Was o live'ie i o tym, co się w związku z tą kwestią dzieje. No i teraz już naprawdę nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet.